Gala Diamentów Biznesu odbyła się w Centrum Kulturalno-Edukacyjnym w Czerwionce-Leszczynach. Jest to wyjątkowa uroczystość, która stanowi formę podziękowania składanego na ręce przedsiębiorców, którzy rozwijając swoje firmy i ich potencjał, jednocześnie budują w gminie i mieście wizerunek biznesu odpowiedzialnego, dbającego o zrównoważony rozwój i otoczenie zewnętrzne. Spotykamy się po raz kolejny po to, żeby podziękować wszystkim tym, którzy działają w biznesie, którzy ulokowali swoje pieniądze po to, żeby rozwijać swoje firmy, żeby dawać zatrudnienie, żeby także w jakimś stopniu zasilać budżet gminy i miasta, ale także myślę i promować tą gminę. Chcemy przedsiębiorcom podziękować za to, że ulokowali ten swój kapitał właśnie w tej gminie. Nagrodzeni zostali w kategorii produkcja przedsiębiorstwo produkcyjno-usługowo-handlowe Iwona Profaska, w kategorii usługa spółka Alnet, w kategorii handel przedsiębiorstwo handlowo-usługowe Wojciech Neumann, kategoria wybitne zaangażowanie społeczne przedsiębiorstwo usługowo-handlowe Lech Budeks Lech Pastuszka, w kategorii firma roku Kapituła postanowiła przyznać zaszczytną nagrodę firmie transport ciężki Polkap Norbert Gamoń. Od początku utworzenia nagrody samorząd starał się nie zapominać o tych przedsiębiorcach, których zaangażowanie dla gminy i miasta było przedmiotem obopólnych spotkań kończonych galami, podczas których wręczano nagrody za ich działalność. Dzisiaj jak corocznie taki dzień poświęcony przedsiębiorcom, władze samorządu Czerwionki-Leszczyn już od dłuższego czasu, od kilkunastu lat organizują takie spotkanie właśnie z przedsiębiorcami. Wcześniej na tych spotkaniach wyróżnialiśmy przedsiębiorców odznaczeniem czy wyróżnieniem Leszczyna. Jestem bardzo zadowolony z wyróżnienia, jakie otrzymałem od władz gminy Czerwionka-Leszczyny. Także jest to duża satysfakcja dla mnie i dla całej załogi naszej firmy. Podczas gali nie mogło zabraknąć słowa skierowanego do podatników dotyczących oddania 1% na rzecz organizacji pozarządowych. W tym roku w inny sposób rozliczamy swój PIT. Dlatego też chciałabym przypomnieć o tym, że nadal możemy swój 1% oddać organizacjom pozarządowym. To są organizacje, które działają na naszym terenie, działają tutaj, działają dla nas, dla naszych dzieci. Zachęcam. Znajdziecie Państwo listę organizacji na naszym Facebooku, na stronie Centrum Organizacji Pozarządowych. Mam nadzieję, że tak jak co roku nasze organizacje pozarządowe będą mogli na Wasz 1% liczyć. Praca na szczeblu samorząd, lokalni przedsiębiorcy musi się układać na dobrej współpracy, bowiem korzysta jedna i druga strona. W Urzędzie Gminy i Miasta w Czerwionce-Leszczynach podpisano umowę dotyczącą współpracy pomiędzy gminą a górnikiem Zabrze. Celem umowy jest przede wszystkim promowanie meczów wśród mieszkańców i ich udział w tych wydarzeniach, wspólne konkursy i akcje skierowane do dzieci i młodzieży, ale również pomoc w promocji ofert sponsorskich wśród przedsiębiorców. W tym przypadku chodzi o wydarzenia, które dotyczą meczów rozgrywanych przez Górnika Zabrze, ale myślę nie tylko, ponieważ to jest szeroko rozumiany projekt polegający na promocji sportu, promocji zdrowego trybu życia, na wspólnym organizowaniu eventów sportowych, rekreacyjnych, na spotkaniach przedstawicieli klubów w naszych ośrodkach edukacyjnych, szkołach, przedszkolach. W przyszłości współpraca przyniesie korzyści obu stronom. Także organizowaniu wszelakich imprez na terenie gminy, ale także i promocja naszej gminy na meczach piłkarskich z możliwością uczestniczenia na tych meczach przez naszych mieszkańców, a o to przecież chodzi. Takich pomysłów mamy wiele, to znaczy chcemy jak najbardziej dotrzeć do bardzo szerokiej grupy naszych kibiców. Jak widzimy, ci kibice są na terenie całej Polski, ale też całego świata i to jest dla nas bardzo przyjemne, bo rzeczywiście mamy kontakt z bardzo wieloma osobami, które od bardzo, bardzo wielu lat śledzą, kibicują. Także jest to dla nas taka wartość dodana. I doszliśmy do wniosku, że te wszystkie ościenne miasta, gminy, które są niedaleko właściwie na wyciągnięcie ręki, wiemy, że nam kibicują. Chcielibyśmy, żeby ta współpraca była taka bardziej ścisła, żebyśmy się wzajemnie czuli zobowiązani do tego, że
jednak jesteśmy jedną dużą rodziną Górnika Zabrze i chcemy ze sobą współpracować. Dla Górnika Zabrze jest to kolejna tego typu umowa. Dla gminy jest o tyle istotna, że z pewnością mieszkańcy Czerwionki Leszczyn kibicujący Górnikowi będą jeszcze chętniej wybierać się na stadion. Ferie za nami, więc przyszedł czas podsumowań i refleksji o minionej przerwie zimowej. Ferie z Mokiem to akcja przygotowana przez pracowników Miejskiego Ośrodka Kultury w Czerwionce-Leszczynach, która zarówno pod względem możliwości najróżniejszych zajęć, warsztatów i frekwencji okazała się być niezwykle udana. Oj, działo się bardzo dużo. Miejski Ośrodek Kultury zaproponował we wszystkich swoich placówkach ofertę bogatą i bardzo, bardzo różnorodną. Wśród niewyjeżdżających na ferie mieszkańców każdy mógł znaleźć coś dla siebie. Warsztaty organizowane przez Klub Kultury Japońskiej były to warsztaty o nazwie od mangi do japońskiego i przede wszystkim na tych warsztatach co dzieci poznały? Znak japoński, kaligrafię, rysunek i malarstwo japońskie oraz origami modułowe. Zaczynamy od tego, że uczymy się rysunku manga, czyli komiksu japońskiego, podstawowych pierwszych kresek, tak aby umieć narysować postać mężczyzny, kobiety. Kultura japońska fascynuje i przyciąga jak magnes Europejczyków i ludzi Zachodu, jednak można się w niej bardzo łatwo zagubić. Jeżeli przyjeżdża tam człowiek z Zachodu i pokazuje, że potrafi mówić po japońsku, że trochę zna kulturę, to Japończycy od razu lepiej podchodzą. Jeżeli przyjeżdża turysta, który no, nie wie nic, który po prostu przyjeżdża po to, żeby zobaczyć, to Japończycy podchodzą do niego nieco lekceważąco. Może to być trochę stereotyp, jednak w większości się sprawdza. Zdarza się, że pasję ludzi i miłość do kraju kwitnącej wiśni często trudno wytłumaczyć. Przełomem była na pewno współpraca z placówką dyplomatyczną i z muzeami, nie tylko w Polsce, ale i za granicą. No a potem to już mi się wydaje same kontakty z Japończykami, którzy od wielu, wielu lat tutaj do naszego kraju i do naszego miasta przyjeżdżają. Warsztaty prowadzone w Moku to okazja dla młodych, którzy dzięki swoim wychowawcom mogą nie tylko nauczyć się niecodziennych umiejętności, ale również zgłębić japońską kulturę. Pisanie kaligrafii to przede wszystkim sztuka koncentracji i ćwiczenia własnego charakteru. Pod tym względem przypomina sztuki walki, gdzie dążenie do doskonałości jest nadrzędnym celem, a sama umiejętność walki tylko skutkiem ubocznym. Samorząd Czerwionki Leszczyn, korzystając ze środków unijnych, zainwestował w projekt mający na celu zwiększenie aktywizacji społeczno-gospodarczej ludności zamieszkującej obszar rewitalizacji poprzez adaptację zabytkowego obiektu, tzw. zameczku, znajdującego się na terenie Leszczyn. Ten projekt jest bardzo skomplikowany. Konsultacje nad tym projektem trwały kilka lat, ponieważ Leszczyny są dzielnicą mieszkalną, otoczone są budynkami jednorodzinnymi w sołectwach i w innych dzielnicach. I potrzebny tu był jakiś taki element integracyjny. Budynek ma zostać diametralnie przebudowany i dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. Planuje się również rekonstrukcję zabytkowego tarasu przy zameczku, nowy podział i zagospodarowanie przestrzeni w obiekcie. W momencie, kiedy się pojawiły środki z Unii Europejskiej, stało się to łatwe i w związku z czym postanowiono, głównie władze miasta, pan burmistrz, ale po konsultacjach ze stroną społeczną, postanowiono wyremontować i zmodernizować istniejący budynek dawnego właściciela Leszczyn, zwany popularnie zameczkiem, a wokół tego utworzyć cały system budowli, budynków, miejsc, gdzie się społeczeństwo może spotykać, gdzie społeczeństwo może w miarę odpoczywać, pokazywać znajomym, jak się u nich mieszka, które nazwaliśmy miejsce integracji pokoleniowej. Prace są zakrojone na szeroką skalę. Plan jest taki, żeby dać społeczeństwu motywację do działania. I z jednej strony będą to bardzo konkretne programy oparte o ośrodek pomocy społecznej, zacząwszy od programów dla dzieci typu świetlica środowiskowa, a skończywszy na programie dla emerytów, którzy się w jakiś sposób mogą integrować, mogą się szkolić, brać udział w pracach Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Tam te środowiska znajdą swoje miejsce, znajdą możliwości działania, spotykania się i tak dalej.
poprzez różne inne działania typu będzie tam miejsce do uprawiania sportu, w zimie lodowisko, w lecie boisko do koszykówki, będzie tam miejsce do uprawiania jakichś ćwiczeń gimnastycznych, miejsc parkour do biegania, oczywiście klasyczny plac zabaw dla dzieci. Inwestycja kosztowała miasto sporo środków, bo blisko 14 milionów złotych. Jednak samorząd i przedstawiciele ZGM-u przekonani są, że inwestycja zwróci się w przyszłości i nie chodzi tylko o pieniądze, ale przede wszystkim o integrację lokalnej społeczności. Małżeństwo. To dla wielu jeden z najważniejszych sakramentów. Centrum Kulturalno-Edukacyjne w Czerwionce-Leszczynach gościło ponad 60 par jubilatów z gminy Czerwionka-Leszczyny przeżywających swoje złote i diamentowe gody. Dla szanownych jubilatów życzenia przekazał jako pierwszy burmistrz gminy i miasta Wiesław Janiszewski, gratulując pięknych rocznic i życząc wiele szczęścia, zdrowia i radości na dalsze wspólne lata życia. Uroczystość wyjątkowa, ponieważ dzisiaj spotykamy się z wyjątkowymi jubilatami, z tymi, którzy przeżyli 50 lat po ślubie, tymi, którzy przeżyli 60 i 65 lat po ślubie. To są wyjątkowe uroczystości i także wyjątkowy strój. Dla społeczności gminy i miasta ta uroczystość to powód do dumy. Z przyjemnością mogę stwierdzić, że ilość par dożywających właśnie tego jubileuszu corocznie się zwiększa. W tym dzisiejszym wydarzeniu zostanie wręczonych medali około 60 parom. Sami zainteresowani podają cenne wskazówki i recepty na temat długoletniego współżycia. Zła długo nie pamiętać, godzić się bez przerwy. Burze są, ale słońce świeci. Nie zawsze ten deszcz szpadza, nie, no ale byłoby zbyt pięknie, gdyby było zawsze udanie, żeby było zawsze wszystko piękne. To było zbyt piękne życie. Musi być i tak, i tak. Urząd Stanu Cywilnego przedstawił procedurę nominacji do uhonorowania par przez prezydenta. Ze strony technicznej wygląda to w ten sposób, że z bazy, z ewidencji ludności zbieramy sobie wszystkie pary, które w danym roku obchodzą jubileusze. Potem występujemy do tych wszystkich par o pisemną zgodę na to, żeby wystąpić do prezydenta o nadanie takich medali. I dopiero jak uzyskujemy zgodę, występuje cała procedura, występujemy z wnioskami do wojewody śląskiego, a wojewoda śląski przesyła dalej wnioski do prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Uczciwość, zaufanie, szacunek i miłość od pierwszego spojrzenia. To pojawia się na ustach niemalże wszystkich jubilatów. Inni mówią, że trzeba umieć wspólnie żyć z drugą osobą, wybaczać sobie wzajemnie, nie brać wszystkiego na poważnie.